gdzie my jesteśmy. All right, let's get started. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or so I'm told. Okej. Okay. Mamy tutaj jakąś fajną tablicę. You are here, czyli tutaj na samym dole. I potem zobaczę te poziomy. Zostało stworzone tak... Właśnie, jesteśmy w jednej właśnie z tych takich jakby kul. I one idą do góry, a im wyżej, tym bliżej Whitleya. I bliżej wyjścia. No cóż, zapewne będziemy musieli powstrzymać Whitleya. Przed tym, a raczej go odłączyć jakoś, ale dobra. To na potem najpierw spróbujmy się stąd w ogóle wydostać. No to będziemy musieli robić testy. To też fajny plakacik. Tak wyglądał kiedyś Portal Gun. Teraz mamy takie główienko, jak widać. Patrzcie na to. Wow. Masakra. Teraz jest trochę mniejszy. Okej, okay, co my tu mamy? Farbę niebieską. Tak zwany żel repulsyzacyjny. Coś w stylu. On ma właściwości odbijające, więc jak na niego skoczymy, odbijemy się. Możemy powstrzymać skakanie kontrolem. Okej. To chodźmy dalej. Mamy tam przycisk. Musimy się dostać do tego przycisku. Chodź tu. Gdzie to jest? What the fuck? No i kostka na przycisk. W ogóle jak to wszystko wygląda świetnie. Lata 70. 60. Raczej, nie no, wcześniej trochę. Jeszcze nie pamiętam jaki to był rok, zapomniałem. Okej. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. Okej. I mamy teraz problem. Bo następny test jest na tą stronę, a jak widać, nie ma przejścia. Musimy znaleźć jakieś nowe. Okej. To trzeba patrzeć drugie miejsce. A tam, okej. Coś w tą stronę jest? Tam zapewne już wrócę na ten. O, co tu mamy? Jakieś małe biuro. Widoków tutaj w ogóle nie ma, ale okej. Nie ma tutaj jakiegoś easter egga? Chyba nie. Okej, idziemy dalej. Jestem ciekaw, co się stało z GLaDOS. GLaDOS zabrał ptak, pamiętacie? In layman's terms, that's a billion little gizmos that are gonna travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. Okej. No dobra. Co mamy tu zrobić? Okej. Idziemy dalej. A, tam trzeba dojść. Okej. Teraz nam się tutaj klapa otworzyła. Tutaj zbytnio myśleć nie trzeba, wiadomo, że tu trzeba tak przeskoczyć. O. To będzie fajne. Pięknie.
Okej. I chleb. Ciach. Okej. Co dalej? A tam jest nasze... Aha, tu nam się klapa otworzyła. Co teraz? A. Przecież para chyba tu jest. W sensie ten żel. On nas odbije do góry. No i okej. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Aha. Okej. No to teraz się boję o swój szkielet. No to następny test za nami. I co teraz? Poznaliśmy właśnie żel repulsacyjny, który powoduje skoki, które powoduje, że wyżej skaczemy. Jak na niego skoczymy, oczywiście. Okay. All science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of Canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Okej. Co to mamy? Tam mamy wyjście jakieś, to pewnie część testu. To nad nami jest test. Okej. Co teraz mamy tu zrobić? Nic na podłodze nie ma. Nic nie widzę. O, tam jest. Okej. Kiedyś tutaj się zaciąłem na pół godziny, bo słup mi zasłaniał właśnie ta pora. I like your style. You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Okej. Co tu mamy przycisk? Mamy żel, który lata nam tutaj. Okej. Co teraz? Taki bajer. To chlub. Nic nie ma. Okej. Ha, trafiłem. Okej. Coś tu mamy. Tak będzie? Tak będzie. Okej. To teraz mam już wszędzie wylane. O, dobra, to mogę sobie palić. Klub. No i jesteśmy. That coffee we gave you earlier had fluorescent calcium in it, so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction. O, to fajnie. Tylko po co im takie eksperymenty? Okej. Następny test zrobiony. To był chyba drugi z 9, które będę musiał przejść. Drugi czy trzeci? Zaciąłem już
rachubę. Okej. Fajnie to wygląda. Kepler 7, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there. But if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast. Okej. Co mamy, wodę? Woda! O, zimnie. Dziwny efekt zrobiła na mnie. Okej, w każdym razie. Coś tu trzeba zrobić. To chyba nie wypali. Okej, chyba wiem. Okej. Działa. No i udało się. I'm telling them, keep your pants on. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Okay. Aha, już wiem. Okej, jesteśmy dalej. Co teraz? Co teraz? Tu widzę jakąś grubszą sprawę. Znowu będę musiał się chyba odbijać. Czuję żelu. Widzę, że tu mam dostęp do żelu. Okej. No. Okej. Dobra. Lecimy. Oh, fuck. Dobra. Dobra. Już myślałem, że nie dolecę.